Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. Te słowa mają ponad 2000 lat. Ich autor, chiński filozof Konfucjusz, zapewne nie przypuszczał, że staną się przesłaniem współczesnej edukacji. A jaka właściwie jest dzisiejsza szkoła? Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie przypomina już tej, którą znamy sprzed lat. Szybki rozwój cywilizacji, zmiany, jakie zachodzą w naszym codziennym życiu, stawiają przed naszymi uczniami duże wymagania, jak choćby umiejętność sprawnej komunikacji, współpracy w grupie czy kreatywnego myślenia. Dlatego też musimy uczyć poprzez działanie, poprzez doświadczanie z zaangażowaniem wszystkich zmysłów, bo tylko w ten sposób nasi uczniowie są w stanie poznać siebie, jak i otaczający ich świat. Nauczyciel nie może, jak do tej pory, podawać wiedzy na przysłowiowej tacy. Jego rola polega na zachęcaniu uczniów do samodzielnego myślenia, do poszukiwania nowych rozwiązań, na rozbudzaniu w nim ciekawości świata, jak również na dawaniu im możliwości popełniania błędów. Bo przecież również metodą prób i błędów jesteśmy w stanie nauczyć się wiele. Jakich zatem narzędzi użyć, aby sprostać tym wymaganiom? Słyszeli Państwo zapewne o metodach aktywizujących. To dzięki nim uczniowie są bardziej zmotywowani, chętniej współpracują i zdobywają wiedzę w ciekawy i atrakcyjny dla nich sposób. Aktywne nauczanie pomaga również przełamać nudę w klasie. Ale co najcenniejsze i najważniejsze, pozwala rozwijać umiejętności, które będą nieocenione w codziennym życiu naszych uczniów. Uważam, że zagadnienie metod aktywizujących to ciekawy i warty omówienia temat, zwłaszcza w kontekście szkół polonijnych. Ja nazywam się Justyna Bereza i jestem polonijnym nauczycielem w Akademii Języka Polskiego w Manchester, New Jersey oraz mamą dwujęzycznych dzieci. Podczas mojego wykładu chętnie opowiem Państwu o metodach, o rodzajach metod aktywizujących i przedstawię najciekawsze z nich. To spotkanie będzie również okazją do wymiany naszych doświadczeń związanych z nauczaniem w polonijnych szkołach. Opowiem Państwu również o tym, czym jest efekt wow i czy każda lekcja musi być wow. 15. zjazd polonijnych nauczycieli to bardzo ważne wydarzenie. Dlatego też cieszę się, że będę tam z Państwem. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam. Do zobaczenia w Portland.